Siema, witajcie w kolejnym vlogu. W związku z tym, że mam pewne problemy z kręgosłupem, tutaj dokładnie chodzi o odcinek lędźwiowy, to mój dzień wygląda jak dzień takiej typowej fitness blogerki, czyli zaczynam dzień od jogi. Może niekoniecznie jest to joga, ale są to na pewno ćwiczenia, które wyglądają jak takie damskie. Trzymam się zaleceń mojego fizjo, który kazał mi wzmocnić kilka mięśni i też rozciągnąć je, więc taki zestawik wam zaraz pokażę, jak na ten moment wygląda. W miarę upływu czasu będzie to wyglądało trochę ciężej. Staram się do tego przykładać, no bo tutaj chodzi o jakby moje zdrowie. Niestety wybrałem sobie takie hobby, a nie inne i trzeba coś z tym zrobić, żeby w wieku 30 lat nie zostać kaleką. Chodzi o to, żeby wyczuć mięsień poprzeczny. No i tak, wdech, wydech i pępek jakby do kręgosłupa. Ja wiem, że dziwnie to wygląda, no ale chodzi o to, żeby mi to pomogło, naprawdę. Ćwiczenie, którego bardzo nie lubię, no ale są takie przykurcze, że trzeba się tym zająć. O. Jedna noga na podwyższeniu, drugą zapieramy i przeciągamy do siebie i na bok. Rwie tutaj jak cholera. Niestety przez kilkanaście lat, jak trenuję, zaniedbałem takie elementy jak rozciąganie czy jakakolwiek poprawa mobilności. Kiedyś ja byłem w stanie nawet zrobić szpagat, bez problemu dotykałem głową kolan. Teraz to jest science fiction i taka moja rada dla osób, zwłaszcza które trenują i jeszcze nie mają problemów z mobilnością, no to abyście, moi drodzy, pamiętali o tym, bo potem będzie wam to doskwierało. Patrzcie, jakie czyste podłogi mamy. All by myself, I wanna be all by myself. Bardzo prosty przyrząd, stara skarpeta, dwie gumowe piłki kupione w sklepie zoologicznym, no i będziemy rolowali prostowniki. Sam z tymi problemami bym sobie nie poradził, więc musiałem się udać do mojego zaprzyjaźnionego fizjoterapeuty. Zrobiłem też rezonans, no tam powychodziło parę rzeczy, opis wielkości kartki A4. Zobaczmy, jak stoję z wagą. Schudłem pół kilo przez ten tydzień. Jeżeli chodzi o pomiar tkanki tłuszczowej fałdomierzem, to wynosi on 16,5%. No i cóż, jest to najwyższy pomiar od lat. Jeżeli chodzi o łapę, to jest to 47 cm. No widzicie, takie ulane, nietrenowane. Myślę, że w przeciągu 2 tygodni wskoczy na 48, jak tylko mięśnie się wezmą i napompują. Jeszcze wam tak pokrótce powiem, jakie suple teraz biorę. T-booster na podniesienie poziomu testosteronu. Pre-workout, ale nie biorę go regularnie, tylko przed treningami takimi, jak jestem już wywalony po remoncie. Nie zawsze mamy tam ciężkie dni, jeżeli chodzi o remontowanie, więc też nie zawsze biorę pre-workout. Jabczan kreatyny. No i kolagen z rana. No i tak samo białeczko, tam jeszcze mamy bulka. No i w zasadzie tak wygląda moja suplementacja, plus jeszcze witaminy, jakieś tam pierdoły. Bardzo bym chciał zrobić rekompozycję sylwetki, zejść do 90 kg. Ponadto, tak jak mówiłem, przede wszystkim rehabilitacja i zadbanie o te moje plecy. No i jak to będzie sprawne, to myślę, będę nie do zatrzymania. Tutaj niby odżywki, a tu co? Rekompozycja, drożdżówki. Kolejna. Jak ja mam trzymać dietę, jak moja żona tutaj z rana idzie na handelek i kupuje drożdżówy, ciasteczka i tak dalej. Życie jest ciężkie w małżeństwie. Dzisiaj sobie, że tak powiem, wziąłem wolne, jeżeli chodzi o remontowanie. Muszę zrobić tutaj reklamy dla KFD. Wydaje się, że to jest chwila roboty, a tak naprawdę to są godziny kręcenia, godziny przygotowań w ogóle, no i tak samo godziny montażu, więc mam nadzieję, że te reklamy wam przypadają do gustu, bo naprawdę
To jest kupa roboty. Może nie wygląda, ale uwierzcie mi, jest trochę zachodu przy tym. To już mamy wieczór, ja dzisiaj cały dzień montowałem. Teraz chwila, że tak powiem, przyjemności. Trzeba odejść od komputera, bo oczy mi odpadają. No i będziemy machali trening pleców i tricepsa, jak zdążę. Dzień dobry. Paleciok, to je maszyna. To je maszyna. Papier toaletowy, gdybym czasem miał problemy na siłowni po ostrym treningu. Godzina 19:12. Cisza, spokój. To lubię. W tym momencie jestem jedyną osobą, która hałasuje i trochę się dziwnie z tym czuję. Każdy dobry trening zaczynam od znalezienia playlisty. Mam taką małą listę rzeczy, które chciałbym poprawić i takim numerem jeden jest podciąganie na drążku. Nachwytem i o ile podciągać się podciągałem, tak robiłem to do momentu takiego, czyli mniej więcej do czoła. A teraz zależy mi na tym, aby się podciągać właśnie z brodą nad drążkiem, co jest strasznie ciężkie, bo jak zacząłem się tak podciągać, to miałem problem ze zrobieniem dwóch powtórzeń. Teraz już jest trochę lepiej. Zobaczymy, ile razy da się dzisiaj podciągnąć. Taki mój cel to jest 20 pełnych powtórzeń. Myślę, że to będzie kiedyś do zrobienia. Dyszkę zrobiłem, ale no już to ostatnie powtórzenie było takie mocno wymuszone. Jestem zadowolony. Jeżeli nie przestanę, to w tym roku 20 razy powinienem się podciągnąć. Najważniejsze ćwiczenie dzisiaj już za mną, czyli podciąganie. Zaraz tam będziemy robić następne rzeczy. To ma już prawie 4 miliony wyświetleń. W ogóle to napisałem z 2 albo nawet i 3 kawałki. Mam je w notatniku. I tutaj moje pytanie, czy jest wśród Was jakaś osoba, która tworzy dobre bity, a chciałaby się pokazać trochę większemu gronu odbiorców? Jak tak? To proszę napisać do mnie na Facebooku w prywatnej wiadomości. To możemy razem coś podziałać. Teraz będziemy robili triceps. Zaczynam od pompek na poręczach i zrobimy sobie taki mały challenge, a mianowicie sprawdzę, ile jestem w stanie zrobić pompek z własną masą ciała. Maksymalna ilość. Puszcza krew i kreatyna zrobią w ciebie skurwysyna, klata, plecy, nogi, barki, wolisz to od swej kochanki. Puszcza krew i kreatyna zrobią w ciebie skurwysyna, klata. 23. No myślę, że jest dramat. Jest dramat sakramencki. Ale bardzo dobrze, że wracam już do formy, że treningi będą odbywać się regularnie, więc za kilka miesięcy powinien wyglądać raz lepiej, ale dwa, powinien być silniejszy, sprawniejszy, no i mam nadzieję, że zdrowszy, jeżeli chodzi o ten mój nieszczęsny kręgosłup. Patrzcie, paleciak, sebakot. Paleciak, sebakot. Trochę mi brakuje takiej zawziętości, jak wtedy, gdy zaczynałem siłownię. Tu, przygodę z siłownią. Pamiętam, każdy trening to była walka o jedno powtórzenie więcej, o każdy kilogram więcej w serii. Teraz ja nawet na to nie patrzę. I to chyba powoduje to, że jakby zaliczam też jakby taki motywacyjny regres. Niektórych z Was ja motywowałem, teraz potrzebuję sam takiej motywacji. Zrobią w siebie skurwysyna, klata, plecy, nogi, barki, wolisz to od swej.
kochanki. Na tricepsy są tylko te dwa ćwiczenia i starczy. Powiem wam, że trochę brakowało mi tego vlogowania. No i chciałbym wrócić do tego. Czy czujecie się zaniedbani? Ciekawi mnie to, czy was interesuje tylko i wyłącznie treść o tematyce siłownianej, czy nie? Kup sobie agresywnie zmasowaną koszulkę na agresywnamasacapsel.pl i pamiętaj o subskrybowaniu tego popierdolonego kanału.